Gdybym to nie wierzył, to bym w ogóle nie poruszał tej sprawy i nie występował z oficjalną interwencją Boeingu, ale również i przedstawiciela rządu amerykańskiego. Tak więc zakładam, że jest możliwe porozumienie. Zakładam również przede wszystkim, że będziemy egzekwować to, co nam się należy, czyli polskiej stronie zgodnie z umową, która obowiązuje między spółką LOT a Boeingiem. Dokładnie będziemy postępować zgodnie z przyjętą procedurą. To będzie przedmiotem rozmów podczas pobytu przedstawicieli Boeinga w Warszawie. W pierwszej połowie marca jeszcze przyjadą do Warszawy po interwencji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu i wtedy będą toczyły się już rozmowy. Nie chcę chodzić bezpośrednio w ustalenie. Są zawsze dwie ścieżki możliwe. Ekwiwalent finansowy, jedna ścieżka, rekompensata za utracone korzyści do momentu, kiedy one zaczną latać. Albo również podstawienie samolotów, więc no, oba elementy muszą być przedmiotem dyskusji. Ja proponuję trzy kryteria, które powinny się znaleźć w procedurze prywatyzacji. Po pierwsze, zachowanie tożsamości LOT-u jako znaku towarowego marki LOT, bezterminowe zachowanie tej tożsamości. Druga kwestia, zachowanie faktycznie tej głównej bazy przeładunkowej w Warszawie, na lotnisku Chopina w Warszawie. I trzeci element, czyli zachowanie siedziby również w Warszawie. I to są warunki nie do naruszenia, prawda? No to są te kryteria związane z procedurą prywatyzacji. Panie ministrze, a gdyby się nie znalazł kupiec, to co wtedy? Zakładam równolegle zarówno procedurę restrukturyzacji, jak i procedurę pozyskiwania inwestora branżowego, bądź też finansowego, tą spółkę, która może funkcjonować w polskiej przestrzeni. Mamy taki wzrastający cały czas rynek, a więc jest ten klient, trzeba tylko po niego umiejętnie sięgnąć, ale oczywiście potrzebne są na to dodatkowe pieniądze, po to jest ten inwestor branżowy lub finansowy potrzebny dla spółki.